Witam wszystkich, to blog Odkrywcy. Jestem w tureckiej Alani, konkretnie na wzgórzu zamkowym. Jestem na jego szczycie, u podnóża zamku, u podnóża wspaniałej cytadeli, która jest zwieńczeniem potężnych umocnień na tym wzgórzu zamkowym. Jak widać, fragmenty zewnętrznych murów, które miały 6,5 km długości, ciągnące się od podnóża wzgórza, od Czerwonej Twierdzy, od zbrojowni, od stoczni, aż tutaj pod cytadelę, przez całe wzgórze pozamkowe. Coś wspaniałego, gigantyczna, potężna twierdza. Cytadela ta była zwana zamkiem wewnętrznym, która została umieszczona na południowo-zachodniej, najwyższej części cypla, o wysokości około 250 metrów nad poziomem morza. Większość budynków została zbudowana wzdłuż murów. Większość z tych budynków miała przeznaczenie wojskowe w postaci koszar, magazynów. Tak naprawdę jeden z nielicznych obiektów, który był poza murami, to był kościół chrześcijański z X wieku. Co w tym zamku jeszcze znajdziemy? Niby jakieś zbiorniki na wodę, zbudowane jeszcze za czasów Kejkubada, to dawne, dawne dzieje, które właśnie mogły być wykorzystywane podczas długiego oblężenia. Sugeruje się, że w tej cytadeli był pałac Aledina, właśnie Kejkubada. To dopiero jeszcze archeolodzy badają. No i tutaj jeszcze w ramach ciekawostki, to jeszcze meczet Sulejmana Wspaniałego, który jest ze 200 metrów od tej cytadeli w linii prostej. Tak więc to, ja postaram się wejść do środka. Aha, jeśli chodzi o materiał związany czy z Czerwoną Wieżą, czy ze stocznią, czy z samym wejściem tu na górę, czy z samym wierzchołkiem tej góry zamkowej, to wszystko będzie na osobnych materiałach, bo byłoby tego zdecydowanie za dużo. I tutaj również będzie osobny materiał, jeśli chodzi o samą tą cytadelę. Tak więc idziemy tam, zobaczę, jak to wygląda. Czy trzeba coś tam płacić, czy nie. To potężne tutaj mury, co najmniej 10 metrów wysokości, może więcej. Potężna baszta, który baszt i wież tutaj było sto kilkadziesiąt w całym tym kompleksie. I przypominam, 6,5 km murów. Taka uwaga, jeszcze na początek. Przy wejściu, do którego wchodziłem, nie można płacić euro, tylko lirą. Tutaj trzeba obejść troszkę ten obiekt do głównego wejścia, tutaj koło wroty widać. Tutaj też się płaci lirą. Euro nie można. Można płacić kartami, jakby co, ale w jednym z sklepów można wymienić właśnie euro. Tak więc gdzieś tam poratują życie, w moim przypadku na pewno. Gdybym się nie dostał do tej cytadeli, to byłaby dla mnie duże rozczarowanie, zwłaszcza że też karty nie wziąłem. No i tak byłaby lipa. Ale udało się, to najważniejsze. Wchodzimy do środka. Tu jeszcze rzut oka na potężne mury z tej strony cytadeli. Bardzo mocno zabezpieczona forteca. No cóż, postaram wam się coś tutaj pokazać. No na pewno rzucają się potężne mury w oczy, niewątpliwie. Ciekawe, co tutaj było. Jakieś budyneczki. Akurat niewiele z nich zostało. A
Platforma się kończy. Wracamy z powrotem. No, piękne, wspaniałe zwieńczenie, właśnie tak powiedziałem, całej tej wycieczki. Od podnóża tego wzgórza aż tutaj na cypel, na którym znajduje się ta twierdza. No i co, sobie troszkę pochodzimy. A cytadela do najmniejszych też nie należy. Więc troszkę trzeba będzie pochodzić, no ale po to tu jesteśmy, żeby podziwiać tą średniowieczną twierdzę. Wspaniały zabytek. No to tam myślałem, że zabudowania będą trochę w lepszym stanie, a tu się okazuje, że z całego kompleksu umocnień ten zamek jest chyba w najgorszym stanie. Na razie tak to wszystko wygląda. Kolejny pomost. No i nareszcie trochę wiaterku, bo jest strasznie gorąco. Okraszony niesamowitym widokiem na Alanie znowu. Góry Taurus. Meczet Sulejmana. Morze Śródziemne. Wspaniałe widoki. A więc jeśli zapytacie mnie, czy warto tutaj przyjść, oczywiście, że warto. Nie ma w ogóle dyskusji na ten temat. Is this on the jam yet? I don't know. Powiem wam, byłem w tym roku również w starożytnym mieście Side, tylko wieczorową porą. To był duży błąd. Wiele tam obiektów jest nieoświetlonych i to się w nocy zupełnie nie opłaca. Tak więc tutaj musiałem przyjechać właśnie w dzień, żeby znowu nie było tego typu utrudnień. Bo jeżeli już gdzieś jestem, to chcę wszystko zobaczyć jak należy. Tutaj te budyneczki wydają się w dość dobrym stanie. Co my tu mamy? Jakieś fragmenty mozaiki. Troszkę są tutaj podratowane te mury, tak żeby jednak stworzyć jakieś zamknięte pomieszczenie, ale jak widać, no sporo z tych dawnych murów nie zostało. Dach również nowy. No fajnie, że to podratowali, bo przypuszczalnie wszystko by się za chwilę rozsypało. Nic by już nie zostało. Tak można coś jeszcze pochodzić, zobaczyć. To jest tablica informacyjna.
No i cóż, zobaczymy, co tam jeszcze się szykuje. Jak tutaj w drodze właśnie na wzgórze zamkowe pokazywałem, jak jest tworzona jakaś nowa trasa spacerowa bezpośrednio przez mury, to praktycznie od tej czerwonej twierdzy można gdzieś tam iść do góry. Tam platformy są przygotowane, wszystko już jest tworzone, a więc sporo prac na tym wzgórzu zamkowym się prowadzi. Widać, że sporo się tutaj dzieje. Tutaj właśnie jest to pierwsze wejście, do którego chciałem wejść. Potężna ta baszta. No i co? Idziemy dalej. Cały czas tutaj są pomosty, jakieś platformy. Wszystko jest dostosowane, żeby można po tym obiekcie się spokojnie przemieszczać. Żeby można było jak najwięcej rzeczy zobaczyć. Tutaj mamy kolejną jakąś wieżyczkę z kopułą. Również wszystko wzmocniane, żeby wytrzymało jeszcze. No i cały czas potężne mury, których jest tutaj bez liku. No, na część murów sobie zaraz wejdziemy. Zobaczymy, jakie stąd będą widoki. O, niesamowicie. Zobaczcie to. Tutaj przed nami cały czas mury. A tam w tamtej części chyba nie byłem. To co przed nami? A to niespodzianka. Mam jeszcze jeden obiekt. Aha, i stamtąd właśnie jest kolejka na dół, którą chciałem się wybrać. No to dobrze wiedzieć. Zobaczcie, jak tutaj jest wysoko. Piękne, niesamowite widoki. Zobaczcie, jak ta Alania tutaj wygląda. Tu Morze Śródziemne, plaża. Możliwe, że to plaża Kleopatry nawet. Jeżeli tak, to tam gdzieś powinno być wejście do jaskini. Ale to już nie na pewno nie na dzisiaj, nie dla mnie. No niesamowicie to wygląda, po prostu coś wspaniałego. Tak więc jeżeli jesteście na Rivierze Tureckiej, to przyjedźcie tu do tej Alanii przynajmniej na jeden dzień. Aczkolwiek jeden dzień to jest zdecydowanie za mało. Tu by trzeba chodzić z tydzień, dzień w dzień. Tu jest tyle do oglądania, tyle do zwiedzania. Po prostu nieprawdopodobne miejsce. A ja tak naprawdę zwiedziłem dzisiaj tylko jedno wzgórze. I to pochłonie większość mojego dnia. Tak więc jest co chodzić, jest co zwiedzać, po prostu tutaj są ilości nie, po prostu potężne.
idziemy jeszcze w tamtą stronę. Tam też jest jakiś taras widokowy. Zobaczcie, ten pomost jest cały podświetlony, więc tutaj wieczorową porą też musi być zjawiskowo. No ciekawe, jak to pierwotnie tutaj wyglądało. Bo tu jakby nie było, większość obiektów to są ruiny. I to dość niewielkie. Dobra, wejdziemy sobie na ten taras, zobaczymy z tej strony. Oh my God. Zobaczcie tylko to. Ależ urwisko, ależ skały, ależ ten cypel wygląda w tym morzu. No niesamowita sprawa. I bezkres morza przed nami. No coś nieprawdopodobnego. I mogę tak powtarzać bez końca, ale tak jest. I wszędzie skały, mury, skały i morze. Rozkręcamy w prawo, tu powinniśmy dojść do tych zbiorników na wodę. Zobaczymy, czy one jeszcze coś tam z nich zostało. A chyba tutaj, w tym budyneczku niewielkim. Ale nie widzę, żeby tam coś było. Ale zerknę. Jeszcze jakaś mała konstrukcja. No to mamy coś jakby mały zbiornik. No, tutaj piszę te cysterny, ale tutaj nie ma wyjścia. Być może to był jeden z wielu zbiorników. Tu taki mały budyneczek. Dość niepozorny. No i to, przejdziemy sobie jeszcze dookoła tym murem, tą platformą, która jest, i pomału będziemy kończyć wizytę w zamku w Alanii. Ogólnie sporo tutaj pracy włożono, żeby ten obiekt przeznaczyć do użytku publicznego, żeby komuś coś na głowę nie pospadało, żeby dało się tu swobodnie właśnie chodzić. No niestety nie da się iść tam właśnie między barierką a murem, ale cóż. No ogólnie, tak jak powiedziałem, myślałem, że troszkę więcej
tych obiektów w lepszym stanie tutaj będzie w tej cytadeli. Nie spodziewałem się, że tu w większości są jednak same ruiny. O, tu znowu zbiornik na wodę. Ten w jakim jest stanie. No to tu troszkę wody pomieści. No i co? W zasadzie przeszliśmy obiekt dookoła. Troszkę tu jest chodzenia. Aczkolwiek no nie ma tragedii. Bo tutaj też nie wszędzie da się wejść, dlatego tak to wygląda. Tak więc co, będziemy kończyć kolejny materiał. No i co, ja idę dalej w teren. Muszę jeszcze dojść właśnie do tego drugiego obiektu i będę chciał zjechać kolejką. Zobaczymy, czy to się uda. Znowu mi powiedzą brak euro i tym razem może być problem. Mam nadzieję, że Was zachęciłem do tego, żeby tutaj przyjść. Jeżeli jesteście w tej Turcji, naprawdę poświęćcie ten czas, żeby do tej Alanii podjechać, zobaczyć troszkę, co ciekawego do zaprezentowania ma to miasto, bo naprawdę wiele obiektów ma. A więc ja idę dalej w teren. Wytrzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.